Włączamy sport, czytamy. Szokująca porażka Gwiazdy, były przepychanki i protest. To był faul. Nie sposób zrozumieć, co stało się z Sofią. No, można powiedzieć Sofią, tak jak stolica Bułgarii, ale to jest Zofia. W biegu na 1500 metrów w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski. Wielka Gwiazda naszej reprezentacji, choć biegły prowadzony w wolnym tempie, nie zdobyła medalu. Po zawodach jej klub złożył protest, który jednak został. Choć bieg był prowadzony w wolnym tempie, nie zdobyła medalu. Jeżeli zawodniczka ma lepsze czasy od konkurentek, to powinna biec szybciej. Poprowadzić bieg w szybszym tempie. Poprowadzić bieg w szybszym tempie, wtedy nie byłoby tego problemu. Aczkolwiek lekkoatleci, można zobaczyć tam ligę, tam latem, tam gdzieś liga jest taka, biegają z dopingiem. Doping się nazywa zając. Jest zawodnik lub zawodniczka, który dostaje pieniądze, żeby poprowadzić bieg w odpowiednim tempie, żeby była szansa na rekord. Jest to doping, nikomu nie przeszkadza. Jest to wyjątkowa obłuda, bo na przykład w kolarstwie czy w narciarstwie takie rzeczy są zakazane. W kolarstwie, jeżeli jest wyścig kolarski indywidualny na czas, to jak zawodnik dogania drugiego, to tamci muszą jechać po przeciwnych stronach ulicy, a z kolei w narciarstwie biegowym również. Również nie wolno biec, jak to się mówi, kolarsko, siadać na koło. A tutaj jest zając, jest wszystko w porządku. Zając przebiegnie pół dystansu, albo dwie trzecie, albo jest dwóch zajęcy i schodzi z trasy. Ciągnie ich, bo ci zawodnicy, ci mistrzowie, ci wybitni nie potrafią poprowadzić tempa. Nasza wielka gwiazda nie poprowadziła tego tempa, bo może nie umie. Idziemy dalej. Jeszcze kilkanaście minut przed biegiem Sofii rozmawiałem z Wojciechem Szymaniakiem, trenerem, który był spokojny. No to ten taki chyba ze Szczecina. Sama lekkoatletka, a także on podkreślali, ale polski to trudny, jak wielką pracę wykonali przed tym sezonem i w jakiej dyspozycji jest 27-latka. To znaczy, że są, jak jest sezon startowy, to już nie trenują? Albo dziennikarz nie wie, co pisze, albo oni nie wiedzą, co mówią, albo zostawmy to. No, teoria sportu jest trudna. Enna Noi w pierwszym starcie tego lata w diamentowej lidze uzyskała drugi czas w karierze na 800 metrów. No to może trzeba pobiec szybciej. Tylko, że bez zająca to jest trudno. Z każdym tygodniem miała się rozpędzać. No dobra, niech się rozpędza, ja mi tam nie żałuję. Aha. Sofia jak rażona piorunem. W najczarniejszych snach nie zakładali takiego obrotu sprawy. Piąta zawodniczka ostatnich mistrzostw świata. To nie biega. Biega człowiek, a nie to, czy piąty kiedyś był. Brązowa madrycka mistrzostw Europy miała zaatakować na ostatnich 500 metrach. 500 metrów to jest 500 metrów. To jest 500 metrów. A ostatni wiraż to jest ostatnie 200 metrów. Tak się jednak nie stało. Rywalki nie odpuszczały. Na ostatnim łuku doszło do przepychanych. Czyli nie zaatakowała 500 metrów. 500 metrów to jest ostatnia prosta przedostatniego okrążenia, czyli dobiega się 100 metrów po prostej i jeszcze całe okrążenie. Na metę jako pierwsza dotarła Aleksandra Płocińska przed Weroniką Lizakowską i Elizą Meger. No coś strasznego. Enui była dopiero czwarta. 27-latka nie stanęła do wspólnego zdjęcia z koleżankami z bieżni. I to jest ciekawe pytanie. Jeżeli jest taki obowiązek, to powinna stanąć, a nie pokazywać fochów. Jeżeli nie ma takiego obowiązku, to nawet nie ma sensu o tym pisać. A przez strefę wywiadów przeszła jak rażona piorunem. No nieszczęście ją spotkało. Udało się ją na chwilę zatrzymać, kiedy szła na stadion rozgrzewkowy. No po co szła się rozgrzewać po biegu? Gdyby się rozgrzała przed biegiem, może nie miałaby tych problemów. Nie wiem, co się stało. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Muszę porozmawiać najpierw z trenerem. No to lecimy dalej.
Protest, który nic nie dał, to był faul, no piękne. Tymczasem jej szkoleniowiec, dla którego to też było zaskoczenie, właśnie obejrzał jeszcze raz ten bieg i zauważył, że Płocińska zmieniła tor biegu na ostatni muku, przeszkadzając jego zawodnicy. To przedtem tego nie widział? Przedtem tego nie widział? Od razu poprosił o złożenie protestu. Ten był rozpatrywany bardzo długo, na tyle, żeby znacznie trzeba było przesunąć dekorację. Ostatecznie został odrzucony. Czytamy dalej. I mówi trener dalej. Gdyby nie sytuacja na ostatniej prostej, odepchnięcie przez Aleksandrę Płocińską, to na mecie wyglądałoby to zup całkiem inaczej. Nasz protest nie został jednak uwzględniony. Komisja sędziowska ma swój punkt widzenia, a ja mam swój, ale sztab szkoleniowy Polskiego Związku Lekkoatletyki miał taki sam jak ja. Był faul, który powinien być uwzględniony. I teraz wróćmy na chwilę. Wróćmy na chwilę. Płocińska zmieniła tor biegu na ostatnim łuku. Gdyby nie sytuacja na ostatniej prostej i odepchnięcie. No to zastanówmy się, to było na ostatniej prostej, czy na ostatnim łuku. Na ostatnim prostej, czy na ostatnim łuku. Na ostatnim łuku zwykle jest tak, że zawodnicy z tyłu finiszują i przechodzą na dalszy tor, bo nie mogą biec na wprost, bo by kogoś biegli. Więc jeżeli zawodniczka biegnie za pierwszą, to musi odejść w prawo, żeby ją minąć. Więc tymczasem ta trzecia musi jeszcze bardziej w prawo odejść. To jest normalne. To widzimy setki, tysiące, miliony razy. I jest komentarz. To jednak nie zmienia faktu, że Nui źle rozegrała bieg. Coś nie zagrało. Orkiestry dęte pewnie. I nie wiadomo co, bo trener zarzekał się, że fizycznie jest do tego sezonu znakomicie przygotowana. I tu nie będziemy czytać, nie będziemy tego opisywać, tych bzdur, które tutaj są. Że czekała na pomyślny werdykt. No i co by było, gdyby werdykt był pomyślny? Tego typu werdykty trudno są pomyślne, bo trzeba by powtórzyć bieg. Natomiast prawda jest taka, że tak jak jest tytuł Rosyjska ruletka, ona nie biegła, ona nie miała, tylko bawiła się w rosyjską ruletkę. Biegła powoli. Kiedy ktoś ma lepszy czas i biegnie szybciej, to ci słabsi zostaną z tyłu. Natomiast jeżeli ktoś stawia wszystko na finisz, na jedną kartę, na finisz, gdzie przeciwniczki mają siłę, bo wolniej biegły, no to bawi się w ruletkę. Bawi się w ruletkę i tym razem ruletka była nieudana. No, to jest takie, naprawdę to jest takie proste, że należy biec na swój czas i wtedy przeciwniczki zostają z tyłu. A poza tym, jak miała, nie zaatakowała 500 metrów przed, no to widzimy takie, w głowie mi się nie mieści, jak ja to takie czytam, to jest jakiś wybitny dziennikarz, podobno trener też wybitny. No ale pójdźmy dalej, no dowiedzmy się czegoś ciekawego jeszcze. I tu mamy. Zawodniczka wybitna, wyniki tu bardzo ładnie, wszystko dobrze. I nagle czytamy. Obecnie mieszka we Wrocławiu w Barenku, gdzie trenuje. Rozpoczęła studia matematyczne, zrezygnowała po roku, zdarza się. W październiku 18 roku rozpoczęła służbę wojskową szkoleniem w 36 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej. No coś pięknego. A od marca 19 roku służy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W efekcie przeciążeń podczas szkolenia wojskowego doznała kontuzji, która zmusiła ją do rezygnacji ze startu. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja byłem we wojsku, byłem szkolony i innych widziałem. Nie słyszałem, żeby ktoś z powodu przeciążeń szkolenia miał jakieś problemy ze zdrowiem. No, mogły być problemy ze stopami, jak się odparzały stopy od butów, ale to wszystko. Natomiast no, że trudno się dziwić, że skoro w Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej się szkoliła, a poszła do Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, no to nic dziwnego, że z tym są problemy. No, jak można być szkolonym w Dywizjonie Rakietowym, a potem iść bez przeszkolenia do Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych? No po prostu jest to lipa.
Zawodniczka bierze pieniądze za coś. Jak się nazywa człowiek, który bierze coś, nie robiąc nic? No to jest tam chyba któreś przykazanie. Siódme chyba. Chyba siódme przykazanie, ale mamy tu w Gazecie Wrocławskiej wywiad. Wywiad. Najlepsza. Właśnie przeprowadziła się ze Szczecina do Wrocław. No, zdarza się, że może się przeprowadzić ze Szczecina. Skąd decyzja? Chciałem zmienić środowisko i trochę więcej spokoju. Potrzebowałem nowego bodźca. Ani słowa o lipnym etacie, fikcyjnym etacie we wojsku. No właśnie. Tam nie poleci... Trener tam taki opowiada, byłam na wakacjach, zrobiła sobie dłuższy urlop. Przez kilka tygodni trenowałam, byłam zmęczona lekko atletyką. No to gdzie tak on? A tu ani słowa. I tak dalej, tak, z trenerem Szymaniakiem. Czyli w tym sezonie to ten aspekt psychologiczny ma być twoim największym atutem. No to jest coś pięknego. Aspekt psychologiczny, ten, są różne aspekty psychologiczne i one mogą być atutami. Nie mogłam przekonać swojego trenera, że współpraca z psychologiem jest konieczna. Taki, jakiś normalny trener. Trener powinien być psychologiem. Sportowiec kompletny musi mieć pomoc psychologa, choć życie prywatne, to wszystko musi być zabezpieczone. No a we wojsku nie dają opieki psychologicznej? To do czego wrócisz po sporcie? Chcę we Wrocławiu pójść na studia, na służba wojskowa. Zawsze marzyłam o tym, żeby studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. Po liceum wybrałam matematykę, ale wytrzymałam rok. Matematyka? W szkole zawsze byłam dobra. No i to jest coś, my czytamy... Czytamy i nie rozumiemy. Czytamy i nie rozumiemy. Ani słowa, no na Wikipedii jest napisane, czemu się przeprowadziła do Wrocławia, a to ani słowa. Dziewczyna wstydzi się, że jest żołnierką? No nie powinna się wstydzić. Nie ona jedna jest żołnierką. Natomiast no problem jest, to nie jest tylko jej problem, że bawią się w ruletkę na finiszu. Przykład, Bronisław Malinowski w 80 roku w Igrzyskach puścił Tanzańczyka kilkadziesiąt metrów do przodu, biegł swoim tempem i wygrał z olbrzymią przewagą, lekutko, ale on się nie bawił w ruletkę. On właśnie z matematyczną precyzją stosował tę matematykę.